Tym razem ofiarą oszustów padła 62-letnia Głogowianka. Do kobiety zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku, informując, że jej pieniądze są zagrożone. W trakcie rozmowy oszust dowiedział się, w jakim banku kobieta trzyma pieniądze i w celu uwiarygodnienia wymyślonej historii poinformował, że skontaktuje się z nią prokurator. Następnie oszust, który do niej zadzwonił, polecił wypłacenie wszystkich środków z konta w celu wpłacenia ich na bezpieczne konto. Za jego namową Głogowianka poszła do banku, wypłaciła wszystkie środki ze swojego konta, nie podając pracownikowi banku powodu, ponieważ jak uprzedził ją oszust, pracownicy mogą być w zmowie. Następnie za pomocą podanych przez oszusta kodów kobieta wpłaciła środki w inny bankomat. I tak 62-latka straciła ponad 43 tysiące złotych. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i podkreśla, że oszuści są przebiegli i potrafią doskonale zmanipulować swoją ofiarę.